Dzień dobry. Właściwie to już dobre popołudnie dzisiaj. Jest dobre dlatego, że jesteśmy na spotkaniu Dobra Nowina dla Wołomina, więc witam Was po raz kolejny bardzo serdecznie. Nie wiem, czy chcecie, żebym Was przywitał ciepło. Jest na tyle ciepło, więc nie wiem, czy chcecie, żebym Was przywitał ciepło, ale z serca mogę Was przywitać. Wszystkich, którzy są tu obecni, którym udało się dotrzeć, pomimo tego, że jest taka temperatura, ale ładnie tutaj schładza dzisiaj. Muszę przyznać, że dobrze nam schładza, więc dobrze nam też tutaj być. Chciałbym poprosić, żebyśmy rozpoczęli modlitwą, więc proszę, powstańmy. Poprosimy Boga, aby ten czas był dobry duchowo, a nawet przyjemny duchowo, tak jak on zaplanował, by jego obecność, by jego panowanie się tutaj przejawiały, byśmy mogli przeżywać naprawdę jego bliskość, byśmy mogli radować się jego działaniem, tym kim on jest, tym co dla nas zrobił i byśmy mogli też przyjmować to, co chce nam powiedzieć, co do nas skierował. Aby to było naprawdę spotkanie z dobrą nowiną, która jest ciągle żywa, ciągle aktualna dla każdego z nas, dla nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy i dla tych, którzy będą nas oglądać. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie, że możemy spędzać przed Twoim obliczem ten czas, że możemy spędzać z żywym Bogiem ten czas, że dałeś nam ten przywilej dzięki Jezusowi Chrystusowi, abyśmy Ciebie poznawali, abyśmy kroczyli przez życie aż do wieczności razem z Tobą, abyśmy doświadczali tego, że jesteś prawdziwym, realnym Bogiem. Dziękujemy Tobie za to, że możemy w Tobie, Boże, odkrywać dobrego, doskonałego, kochającego, troszczącego się o nas i obdarowującego tym, co naprawdę jest w naszym życiu potrzebne, Ojca. Wielbimy Ciebie za Jezusa, Twojego Syna, za Jego ofiarę, za Jego dzieło, którego dokonał, oddając swoje doskonałe życie, abyśmy my mogli stać się Twoimi dziećmi, synami i córkami. Abyśmy naprawdę mogli mieć nowe życie, abyśmy mogli mieć prawdziwą społeczność z Tobą. Chcemy na tym miejscu za to Tobie dziękować, chcemy za to Ciebie wielbić, chcemy to wyznawać, a też chcemy to ogłaszać, aby kolejne osoby mogły się o tym przekonać, odkryć to i przyłączyć się do tych, którzy będą Ciebie wielbić. Tu w tej miejscowości, tu w tych okolicach, tu w tym powiecie, bo wierzymy naprawdę głęboko, że tak jak dla każdego z nas, tak jest ta sama dobra nowina dla Wołomina i całego powiatu i dla każdej jednej osoby. Niech to się dzieje w Twój sposób, niech to się dzieje w życiu kolejnych ludzi. A teraz odbierz sobie chwałę, którą będziemy Tobie oddawać i kieruj nami i działaj przez Twojego Świętego Ducha. Dobry Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy proszę i ja chciałem do tej dobrej nowiny nawiązać fragmentem Bożego Słowa na samym początku. Będziemy potem wracać jeszcze do Bożego Słowa, będziemy się wsłuchiwać, będziemy się uczyć, ale chciałem dzisiaj czytać z takiego miejsca, które jest nazywane Ewangelią w Ewangelii. Nie wiem, czy ktoś z Was już się domyśla, co najmniej o dwóch miejscach tak się mówi, a to jest jedno z tych dwóch. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. I najpierw przeczytam część, a potem będziemy czytać dalszą część. Najpierw od początku. Garnęli się do Niego, czyli do Jezusa, wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Parafrazując czy wyjaśniając, po prostu ma z nimi bliską społeczność, ma z nimi bliską relację, spędza z nimi czas, poświęca im uwagę, chce być razem z nimi. Więc ci religijni ludzie mieli z tym problem, że Jezus jest blisko grzeszników, a grzesznicy są blisko Jezusa i inni jeszcze tacy, byśmy powiedzieli, nieprawilni ludzie. Ale widzimy, że oni przychodzili do Niego, aby Go słuchać.
Wierzę, że jesteśmy tutaj dzisiaj między innymi po to, aby słuchać Jezusa. Jak się czujemy? Czy troszeczkę mniej grzesznie, czy już nie czujemy się grzesznie, czy troszeczkę się czujemy? Możemy spędzić czas z Jezusem. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść, albo im odpowiedział takim podobieństwem. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zagubionej, aż ją znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Albo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, to nie są złotówki, to jest dużo większa wartość, ta złota moneta czy srebrna, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, to mówi Jezus, podobnie anioły Boże ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. I jesteśmy tutaj dlatego, że to do nas dotarło. Jesteśmy tutaj po to, by radować się tym, że byliśmy zgubieni, ale odnaleźliśmy się. Jesteśmy tu po to, by radować się z całymi niebiosami, ale też oczekując na każdego jednego, który się znowu dalej znajdzie. Więcej, by szukać każdego jednego, który da się znaleźć. Więc spędźmy ten czas dziękując Bogu, wielbiąc Go, radując się tym zbawieniem, tym, że byliśmy zgubieni, ale się odnaleźliśmy. Cieszmy się tym, przeżywajmy to. Naprawdę warto to doceniać. Nawet jeżeli jest to na początku, jesteśmy na początku tej drogi, czy dopiero teraz do nas to dociera, że Jezus nas szuka i odnajduje. Radujmy się tym, oddawajmy Mu chwałę, kiedy będziemy śpiewać, kiedy będziemy modlić się, a potem będziemy dalej odkrywać, jak Jezus dalej działa, w jaki sposób Jezus działa, jak chce działać dalej w naszym życiu, przez nasze życie, w życiu innych ludzi, będziemy to w dalszej części odkrywać.
Będzie błogosławione, uwielbione, bo jest naprawdę tego nasz Bóg godny. A teraz chwilę, jeszcze trochę chwilę czasu, tak jak słyszeliśmy, przychodzili, zgromadzali się, byli z Nim, aby Go słuchać. Tak, to też jest właśnie bardzo dobre, by Go też słuchać. Oczywiście jestem przekonany co do tego, że jestem Bożym dzieckiem, jestem Bożym synem. Dzięki temu, co Jezus dla mnie zrobił, w co ja uwierzyłem, o czym mówi dobra nowina. I to jest moja tożsamość. Wierzę, że też nasza to jest tożsamość, że kiedyś byliśmy kimś innym, a dzisiaj jesteśmy Bożymi synami i córkami. Ale nawet kiedy jesteśmy Bożymi synami i córkami, to odkrywamy w sobie, że jeszcze to, co się nazywa grzechem, się czasami pojawia. Więc nawet jeśli nie jesteśmy, większość z nas w takim miejscu jak ci, którzy dopiero po raz pierwszy na początku zbliżali się do Jezusa, którzy byli jeszcze generalnie i grzech ich był to,
ich tożsamością był grzech. Naszą tożsamością już grzech nie jest, ale czasami jeszcze gdzieś z tym grzechem mamy do czynienia i też tego Jezusa potrzebujemy, dlatego potrzebujemy Go słuchać. I chciałem nas zaprosić do dalszej części 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, właśnie do tej Ewangelii w Ewangelii. Niektórzy z Was być może już wiedzą, niektórzy z Was zerknęli i się przekonali, a niektórzy z Was po prostu na tyle czytają Ewangelię i podążają za Jezusem, że już wiedzą, o czym tam dalej jest mowa. Jezus użył pewnych podobieństw, użył pewnych obrazów, pewnych historii, jak widzieliśmy, już dwóch różnych, i z owcą, i z monetą, z czymś, co ma wartość. Ta owca ma swoją wartość. Dzisiaj pewnie byśmy użyli jakiegoś innego symbolu, bo nie żyjemy w tej kulturze takiej rolniczej, ale moneta już jest nam bliższa, prawda? Zwłaszcza jeśli jest złota z jakimś nominałem, albo srebrna, ale złota nie tylko z nazwy. To nie jest złoty, jeden złoty z nazwy, prawda? Nawet nie 100 złotych prawdopodobnie, chociaż jakbyśmy mieli 1000 złotych i zgubili stówkę, to podejrzewam, że byśmy tej stówki, to nie machnęlibyśmy ręką, byśmy powiedzieli, a co tam stówka, 9 zostało. Nie? Prawdopodobnie tej jednej stówki też byśmy, 100 zł też byśmy intensywnie szukali, więc te obrazy Jezusa są naprawdę aktualne, ponadczasowe i warto w nie się wsłuchiwać i nad nimi zastanawiać, rozważać. A teraz Jezus kontynuuje i opowiada pewną historię już związaną z życiem ludzi. Czasami nazywamy ją historią o synu marnotrawnym, ale ja w rzeczywistości, nie ja to odkryłem, gdzieś chyba też się z tym zetknąłem, ale to jest coś, co jest rzeczywiście mi też bliskie. To jest raczej historia, czy bardziej historia o kochającym ojcu. W tej historii jest i ojciec, i syn. Syn, który jest marnotrawny, tak to nazywam, ale też jest kochający, a też jest ojciec, który kocha. I nacisk tutaj jest bardziej na tego ojca, choć ważną rolę też syn odkrywa. Więc chodźmy do tego 15 rozdziału Ewangelii Łukasza i będziemy czytać od wiersza 11. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tłuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Czasami być może się zastanawialiście, jak to jest, że on nie mógł tego zjeść. No bo to nie było dla niego, on wypłata na niego czekała. Ale nie mógł korzystać w międzyczasie z tego, co nie było dla niego, po prostu. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy jeszcze był daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług: przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodszych służących i zapytał: co się dzieje? Wrócił: twój brat usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew.
Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę ci od tylu lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I tam te historie, te podobieństwa, te przykłady, które Jezus przytacza w tym 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, one wszystkie trzy mówią o pewnej, jest wspólny mianownik, jedna prawda, od której wyjdziemy. Nie jest jedna prawda, ale to jest pierwsza. Jest taka, że ludzie są zgubieni. Ludzie się gubią z różnego powodu, na różne sposoby. Inaczej gubi się owca, inaczej gubi się moneta, inaczej gubi się syn. Na różne sposoby, zobaczcie, my jako ludzie możemy być zgubieni, zagubić się. Ale wszyscy są zgubieni. Bez względu na to, jak to się dzieje. Niektórzy są tego świadomi, w pewnym momencie sobie uświadamiają, niektórzy, wielu, a może nawet większość, nie jest tego świadoma. Prawdą, którą Jezus nas tutaj uczy, jest to, że człowiek gubi się, a w konsekwencji jest zgubiony. Pamiętam kilka lat temu, byłem na wypoczynku urlopowym nad morzem, byliśmy razem, byliśmy na plaży. To jest miejsce, w którym się wypoczywa, tak? W którym się regeneruje, w którym ma być fajnie, przyjemnie, rzeczywiście była dobra pogoda. Taka jak dzisiaj, tylko nad morzem ona jest przyjemniejsza, prawda? Na plaży ona jest przyjemniejsza. Jesteśmy właśnie tam po to, żeby zażywać i kąpieli wodnych, i kąpieli słonecznych. Naprawdę tego gdzieś tam takiego, czegoś takiego możemy potrzebować. I nagle, słuchajcie, nagle pośród ludzi, którzy tam byli, nagle dostrzegliśmy chłopca 4-letniego, który na tej plaży był w tym samym celu, co my, z rodzicami, tam przybył. Ale on się zgubił. On był zgubiony. On był zagubiony. Słuchajcie, on był zdezorientowany. On był ze swoją dużą łopatką, wiecie, poszedł się chwilę gdzieś pobawić i nagle stracił kontakt z rodzicami. Mnóstwo różnych ludzi było, ciągle było fajnie, ciągle było słońce, ciągle była woda, ciągle była plaża, ale on był zgubiony. I wiecie, i nie wiedział, jak ma wrócić do tego swojego bezpiecznego miejsca przy rodzicach. Nie wiedział, gdzie oni są. Rozglądał się na różne strony po różnych ludziach i to było, wiecie, w takim przyjemnym, wydawałoby się, miejscu, nagle serce się kraje. Widzieliśmy, że ten chłopiec jest zgubiony. Dzięki Bogu udało się tych rodziców odnaleźć, czy jego gdzieś tam doprowadzić do tych rodziców, poszukać, uruchomić różne sposoby. Dało się go znaleźć i u niego nagle napięcie spadło i u rodziców spadło i widać było już tą zmianę, kiedy chłopiec się odnalazł. Oni ani do pewnego momentu, ani on, ani oni nie byli świadomi, że coś się wydarzyło. Że coś się zgubiło, że on się zgubił. W pewnym momencie on się zorientował i oni się zorientowali. To jest jedna z historii. Innym, chyba nawet podczas tego samego wyjazdu miałem przy sobie książkę. To taki klasyk, jeden z klasyków literatury o tytule Moby Dick. Nigdy wcześniej tego klasyka nie czytałem, ale postanowiłem, że wtedy właśnie w wolnym czasie sobie sięgnę i sobie i będę sobie czytał. I ta historia opowiada o łodzi, o statku, który płynął, by polować na wieloryby. I w pewnym momencie namierzyli wieloryba. Wiecie, to jest... złapać wieloryba to jest dużo mięsa, prawda?
duża wartość, prawda? Złapać wieloryba. No właśnie o to chodziło, to byli wielorybnicy. Ci, którzy łowili wieloryby, tak to nazwijmy. Ale nagle zmieniła się pogoda, nagle warunki pogodowe się zmieniły i kiedy oni ścigali tego wieloryba, nagle okazało się, że to nie był jeden statek, nagle okazało się, że oni się gdzieś zgubili, stracili orientację, nie wiedzieli, w którym miejscu się znajdują. Już nie było i wieloryba, i oni nie wiedzieli, gdzie do końca są. Dryfowali w nocy przez wiele godzin, bez znajomości położenia, kierunku, możliwości samodzielnego powrotu i samowyratowania. Zgubili się. Mieli cel, zobaczcie, wiedzieli po co, byli przygotowani, ale nagle się zgubili, nawet profesjonaliści. Nawet ci, którzy byli obeznani z morzem, to nie byli amatorzy. Zgubili się. Nad ranem odnalazł ich jeden z innych statków. Byli zgubieni, ale zostali odnalezieni. Pewnie takich historii znamy i gdzieś z literatury, czy z jakichś przykładów, i gdzieś ze swojego życia i życia innych ludzi wiele. Często jesteśmy zgubieni, czy zdarzało się, że ludzie są zgubieni, nawet o tym nie wiedząc. Ta straszna historia, która wydarzyła się w naszym kraju, którą nazywamy straszne doświadczenie, które nazywa się Holokaustem. Wiecie, że jesteście tego świadomi, że bardzo wielu Żydów, kiedy opuszczali getto, wsiadali do pociągu i jechali do obozu zagłady, oni nie wiedzieli, że jadą do obozu zagłady, oni myśleli, taką im informację sprzedali, oni nie wiedzieli, że są zgubieni, oni myśleli, że są przesiedlani. Oni myśleli, że przewożą ich, żeby gdzieś w jakimś innym miejscu, trudno już nie w tym, gdzie żyli, ale w jakimś innym miejscu razem z innymi Żydami rozpoczęli życie od nowa. Oni nie wiedzieli, że są zgubieni. Oszukiwano ich. A kiedy już dojeżdżali na rampę, to ciągle nie byli świadomi, że to jest miejsce docelowe, z którego nigdy nie wyjdą. Polscy oficerzy w Katyniu, oni byli uwięzieni, ale nie wiedzieli, że są zgubieni. A wróg oszukiwał ich między innymi w taki sposób, że jeszcze niedługo, zanim odebrano im życie, zaszczepiono ich. W taki sposób ich między innymi oszukiwano. Oni myśleli, nie możemy umrzeć. Gdybyśmy mieli umrzeć, to nikt by nas nie szczepił. I tych historii możemy mnożyć. To jest również moja osobista historia. Ja myślałem, że dążę do wolności. Ja myślałem, że jestem wolnym człowiekiem. Ja myślałem, że odkrywam wolność. Ja myślałem, że we właściwy sposób kieruję swoim życiem. Robię to lepiej niż moi rodzice. Robię to lepiej niż inni dorośli. Robię to lepiej niż politycy mi proponują. Robię to mądrzej niż te mądre głowy z telewizji, które gadają. Ja myślałem, że wiem, co ze swoim życiem robię. 4 dni potem, kiedy skończyłem 18 lat, znalazłem się za kratami na izbie wytrzeźwień. Nie byłem świadomy, że jestem pogubiony. Nie byłem świadomy, że się gubię. Ja nie byłem tego świadomy. Ale kiedy następnego dnia, jeszcze po przesłuchaniu wypuszczonym z tej izby wytrzeźwień i wracałem pociągiem, bo to nie było w mojej rodzinnej miejscowości, wracałem pociągiem, tam wsiadł do tego przedziału, w którym ja jechałem, mężczyzna i zaczął ze mną rozmawiać. On opowiadał, jak on był kiedyś zgubiony, ale jak jego życie się zmieniło i poprzez tą rozmowę z nim, poprzez tą historię swojego życia, którą opowiedział, poprzez te odwołania do Ewangelii, ja zacząłem sobie dopiero uświadamiać, że ja nie jestem wolny. Ja zaczęło do mnie docierać, że jeśli kieruję, to w taki sposób, że mogę się tylko bardziej pogubić. Jeśli ja decyduję w ten sposób o swoim życiu. Ja zacząłem odkrywać, że jest ktoś, kto chce dać mi nowe życie. Że to jest możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi, bo On właśnie tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie opowiadał, który zmienił Jego życie. Więc to, o czym dzisiaj Jezus mówi w tej historii, w tych historiach,
to to, że ludzie się gubią, są zgubieni. W różny sposób, zobaczcie, gdzieś żyjemy nie tak, jak Bóg oczekuje, bo Boże Słowo mówi tak, przed wiekami, już Salomon to napisał, wiele wieków temu, przed Jezusem jeszcze, napisał, niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, ale w końcu prowadzi do śmierci. Takie proste wydaje się, takie oczywiste, ale kiedy się nad tym zastanowimy, rzadko kiedy bierzemy to na poważnie. Niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, wydaje nam się prosta, a w końcu ona prowadzi do śmierci. Gubimy się, jesteśmy zgubieni i teraz moglibyśmy, myśląc o tych różnych historiach, wyciągnąć jakieś wspólne mianowniki. Mam taki swój sposób obrazowania tego, czym jest to zagubienie, to zgubienie duchowe, życiowe, wieczne, o którym mówił Jezus i o którym mówi Bóg i próbuje nam uświadomić. Pomyślcie o najgorszym momencie swojego życia. Nie chcemy go sobie przypominać, prawda? Najgorszych momentów nie chcemy sobie przypominać. Moment, w którym czuliśmy, zmagaliśmy się z największym możliwym bólem. A teraz pomyślcie o momencie ze swojego życia, w którym czuliście się najbardziej, czy przeżywaliście największe odrzucenie w swoim życiu ze strony jakiejś osoby. I moglibyśmy zbierać te różne trudne doświadczenia, jakie w naszym życiu były, i kiedy zbierzemy je razem, to jest stan zagubienia. Ale trzeba to pomnożyć przez kolejny dzień i kolejny dzień i kolejny dzień, aż tak w nieskończoność. To jest zagubienie, które tu w życiu trwa, ale o którym mówi Bóg. Nie chcę na tym się zatrzymywać, bo nie na tym się zatrzymuje Jezus. Ale musimy być świadomi, czy dobrze jest uświadomić sobie, tak jak ten człowiek uświadomił sobie, zobaczcie, masz 99 owiec, ale uświadamiasz sobie, że pomimo, że masz 99, uświadamiasz sobie, że jedna ci zginęła. Dociera to do ciebie. Masz 10 monet, ale uświadamiasz sobie, że jedna się zgubiła. Uświadamiasz sobie, zaczynasz je szukać, że ona jest zgubiona. Masz 9 stówek, ale patrzysz i nagle nie ma tej 10. Uświadamiasz sobie. Dociera to do ciebie, więc zaczynasz to szukać. Syn, który odszedł od ojca, zwróćcie uwagę, w pewnym momencie on myślał, że jest panem swojego losu, kowalem swojego losu, że wie, jak ma kierować swoim życiem. Ale przychodzi moment, kiedy wejrzał w siebie albo uświadomił sobie, w jakim miejscu, w jakim stanie jest, jaki czeka go los, jakie może być jego przeznaczenie, jeśli nic się nie zmieni. On sobie uświadomił, że jest pogubiony, zagubiony, że jest zgubiony. Jako ludzie, właściwie każdy jeden człowiek w jakiś sposób się zgubił i duchowo jest zgubiony. Ale te historie mówią o tym, nie tylko o prawdzie zagubienia. Te historie mówią o tym, że można być odnalezionym, że można się odnaleźć, że Bóg chce, zobaczcie, odnaleźć zgubionego człowieka. I wydaje mi się, że tym obrazem, który najbardziej do nas przemawia, jest najbardziej do nas adekwatny, którym najlepiej się posłużyć i najlepiej z niego skorzystać, jest historia tego syna. Dlatego, że to my, jako ludzie świadomi, potrzebujemy w pewnym momencie spojrzeć na siebie, zastanowić się, ocenić i dokonać wyboru. I dokonać wyboru, i podjąć decyzję. Bóg chce, zobaczcie, żebyśmy się odnaleźli. Bóg zrobił wiele, a przede wszystkim przysłał tu swojego Syna, abyśmy mogli się przekonać, że On jest, jaki On jest, że Jemu na nas zależy, że On nas kocha, że On chce obdarzyć nas nowym życiem, że On chce wyrwać nas z tego zagubienia. Co przeżywamy, kiedy jesteśmy zagubieni?
To jest stan lęku, to jest stan niepewności, to jest stan braku poczucia bezpieczeństwa, to jest jakiś stan czasami bez sensu, czasami bezradności, czasami jakiejś takiej ginącej nadziei. I naturalnie na co dzień w życiu nawet sami przed sobą się do tego nie przyznajemy. My nie chcemy się czuć zagubieni, nawet jak jesteśmy. My próbujemy gdzieś to troszeczkę odepchnąć, trochę zagłuszyć, trochę pominąć. Zobaczcie, dlatego wiele różnych aktywności, wiele pracy i tak dalej, mediów. Próbujemy gdzieś to, ale są takie momenty, są takie chwile, są takie sytuacje, są takie wydarzenia, kiedy to do nas dociera, kiedy te myśli wracają, kiedy to nam staje przed oczami, kiedy w jakiś sposób sobie to uświadamiamy, kiedy przeżywamy właśnie to, z czym zagubienie jest związane. I Bóg chce nas z tego wyrwać. I Bóg chce, nie chce nas w takim stanie zostawić. Bóg nigdy nie zaplanował takiego stanu dla człowieka. Bóg nigdy nie raduje się, że człowiek jest w takim stanie. Nigdy Bożym zamiarem nie było i nie jest, żeby człowiek w takim stanie pozostał. Ojciec czekał ciągle, zobaczcie, z tej historii wynika, że pomimo tego, że ten syn zrobił źle, że ten syn go znieważył, że ten syn go zlekceważył, że ten syn go wykorzystał, że ten syn zbłądził całkowicie, że ten syn zrobił tak, jak ojciec nigdy by nie chciał, żeby zrobił, ojciec czekał na to, kiedy on sobie uświadomi i będzie chciał wrócić. Bóg czeka na każdego człowieka. Bóg czekał na mnie, czeka na ciebie, czeka na każdego jednego. Dlatego przysłał Jezusa i to, jak bardzo Bogu na tym zależy, świadczy to, że Jego doskonały Syn, jedyny, umiłowany Syn, który przyszedł, zobaczcie, przeżył doskonałe życie, przeżył mówiąc i czyniąc dobrze, tylko i wyłącznie dobrze. Od uzdrawiania, po karmienie, po przebaczanie grzechów, po czasami nawet wskrzeszenie zmartwych, czynił same dobre rzeczy, mówił niesamowicie dobre słowa, ale to doskonałe życie, bezgrzeszne, na końcu poświęcił po to, żebyśmy mogli być odnalezieni. Po to, by nasze winy, nasze grzechy, nasze zło mogło być zmazane, to, co nas oddziela od Boga, aby to mogło być zabrane z naszego życia i abyśmy my mogli wrócić do bliskości doskonałego, kochającego Ojca. To pokazuje, jak bardzo Bóg chce, abyśmy się odnaleźli. A odnalezienie oznacza przyjście do społeczności z Nim. Dzielenie życia razem z Nim. I kiedy syn sobie to uświadamia, zobaczcie, on jest gotowy w tym momencie, on jest gotowy powiedzieć, mówi wrócę do domu ojca. Wrócę do domu ojca. Nawet gdybym tam miał być najemnikiem, to i tak jest dobrze być w domu ojca. Dobrze jest być blisko ojca. Ojciec jest dobry. Jego plan jest dobry. Jego zamiary są dobre. I powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie i przeciwko niebu. Oczywiście to jest pewien obraz. Bóg jest gotowy nas przyjąć. Bóg jest gotowy przemienić nasze życie. Bóg jest gotowy, zobaczcie, przyjąć nas w najlepszy możliwy sposób. Wtedy, kiedy my chcemy przyjść do Niego, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy zgubieni. Kiedy my tego pragniemy. Kiedy odkrywamy wielką wartość, która z tym jest związana. I kiedy syn wraca, zanim on zdąży jeszcze powiedzieć to, co zaplanował powiedzieć, zobaczcie, ojciec już wybiega. Ojciec już go obejmuje. Ojciec już go przyjmuje. Kiedy syn wraca, zobaczcie, ojciec, co się w tym domu dzieje. Jak bardzo ten ojciec z tego powodu się cieszy. Kochani, drodzy, którzy jesteśmy tutaj, którzy nas słuchacie, będziecie oglądać, to jest ta dobra nowina dla każdej jednej osoby. Bóg czeka, Bóg pragnie. Kiedy syn przychodzi, kiedy syn wraca, ojciec nie tylko go obejmuje. Zobaczcie, ojciec daje mu dobre rzeczy. Ojciec daje mu dobre, w jego życie wkłada dobre, cenne, wartościowe rzeczy.
na które temu synowi już się nie należały, nie zasługiwał, nie był ich godny, ale taki jest Ojciec. Taki właśnie jest Ojciec. Taki jest Bóg. Tak chce działać w naszym życiu. Ja nigdy więcej nie znalazłem się na izbie wytrzeźwień. Nigdy więcej. Ja nie pamiętam, słuchajcie, jestem wolny od alkoholu. Wydaje mi się, że nie zdążyłem się uzależnić dzięki temu, że zwróciłem się do Ojca, choć potrafiłem nadużywać w bardzo zły sposób i niebezpieczny alkohol, ale jestem wolny od tego. Jestem naprawdę dzisiaj wolny. Zostałem odnaleziony. Ojciec mnie przyjął. Dał wartość mojemu życiu. Ja wiem, On mi dał prawdziwą wolność, której szukałem. Taki jest Ojciec dla każdego z nas. W imieniu Jezusa możemy to od Niego otrzymać. W imieniu Jezusa, kiedy zwrócimy się, kiedy uznamy to, co Bóg przez Jezusa dla nas zrobił, możemy to otrzymać. Możemy powiedzieć na to amen? To jest dobra nowina dla każdego z nas. To jest dobra nowina dla nas wszystkich. To jest dobra nowina dla Wołomina. Powiedzmy to razem głośno. Dobra nowina dla Wołomina. Amen. Zapraszam, zakończymy wyznaniem, uwielbieniem Boga. Chcemy się radować z tego powodu, co Bóg zrobił. Chcemy Go wielbić, chcemy Mu podziękować jeszcze raz, ale zanim to zrobimy, to wróćmy jeszcze, ja tylko powiem tak. Pomimo, że jesteśmy tutaj nie ciągle, nie jesteśmy tutaj każdego kolejnego dnia, to jesteśmy tutaj sercem i przyjeżdżamy tutaj i jesteśmy z dobrą nowiną w różne dni w ciągu miesiąca, a niektórzy są tutaj na stałe, bo tutaj mieszkają. Cały czas można odkrywać to życie. Cały czas ta dobra nowina jest tak samo aktualna. Możemy Wam podarować tę Ewangelię, abyście w niej czytali, poznawali tego, który darzy prawdziwym życiem, Jezusa Chrystusa. Ale możecie to robić czytając u siebie w domu, zastanawiając się nad tym, przyglądając się właśnie tak jak przez tą lunetę, powolutku, kawałeczek po kawałku. Możemy Wam w tym towarzyszyć, jeżeli będziecie chcieli, to możemy dzielić się tym, jak my to zrobiliśmy również. Ale możecie to robić również, możemy mieć taką interakcję online. Możemy się spotykać na platformie Kurs Biblijny Odkrycia i to jest ta sama Ewangelia. Te same treści znajdziecie to na stronie odkrycia.org.pl. Możecie się tam zalogować anonimowo, nie musicie podawać nawet imienia i nazwiska, jeśli nie chcecie. Nie musicie mówić, możecie, ale nie musicie, w jaki sposób się o tym dowiedzieliście, ale możecie, jeżeli tak dla Ciebie jest lepiej, odkrywać to w sposób anonimowy lub nie anonimowy, ale elektronicznie. Możecie nas znaleźć na stronie również ewangelicznywolomin.pl. A kiedy tam na tej stronie zjedziecie na dół, znajdziecie tam przekierowanie na YouTube'a, na tą naszą stronę również facebookową, czy ten fanpage Dobra Nowina dla Wołomina. Jeśli wiesz, że potrzebujesz nowego życia, jeśli wiesz, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa, jeśli dociera to do Ciebie i poszukujesz tego, masz różne możliwości, aby to znaleźć. Wtedy, kiedy tu jesteśmy, zwykle w tą ostatnią niedzielę miesiąca, choć nie tylko, ale wtedy jesteśmy na tym miejscu, ale również możemy się skontaktować na różne sposoby, a nawet bezpośredniego kontaktu możesz odkrywać tą dobrą nowinę. Niech Bóg Ciebie błogosławi, niech Boże dzieło, Boże zbawienie i Boża radość docierają do Twojego życia, a teraz zakończymy tą część naszej społeczności, bo będziemy ją w sposób nieformalny dalej kontynuować. Zakończymy wyznaniem w pieśni, uwielbieniem. Powstańmy, proszę.
Yes.